moje życie było absolutnym ukochaniem wolności. Mi się wydawało, że jestem bardzo wolnym człowiekiem, bardzo dużo zarabiam, jeżdżę po świecie, po Polsce, poznaję gwiazdy, mam piękne stroje świecące i w ogóle. Gdzieś tam sobie przy okazji kończyłam studia, jedne, drugie i miałam wszystko. Oprócz tych materialnych, bardzo podstawowych rzeczy, są też rzeczy duchowe. Jak się tańczy, jeździ się, poznaje się świat, jest fajnie, high life, potem jest oczywiście alkohol i różne inne zabawy, no to nie chodzi się do kościoła, bo nie chce się chodzić. Tak naprawdę w tej mojej drodze do wolności stawałam się coraz bardziej zniewolona. Od wyglądu, no bo musiałam być szczupła, mieć kaloryfer, bo brzuch trzeba było odsłonić. Musiałam być piękna, młoda cały czas i no, cała zrobiona, no bo inaczej nikt by nie podpisał ze mną kontraktu. Ciągle byłam w tym wizerunku takiej zgrabnej, pięknej dziewczyny, uśmiechniętej, tylko że nie mogłam sobie popatrzeć w lustro. Wcale tak naprawdę nie było mi do śmiechu i w środku też mi nie było do śmiechu. Tak jak w życiu w sposób materialny można być bankrutem, można wszystko stracić, można mieć jakieś kredyty, długi, można wpaść w jakieś tarapaty, stać się naprawdę bezdomnym, tak samo można stać się takim duchowym bankrutem. Każdy grzech to jest właśnie coś takiego, takie dziadostwo, które nas okrada. Do mojej szkoły przyszła koleżanka do pracy i zobaczyła, jak ja się tak motam strasznie w sobie. I dała mi taką małą książeczkę. Nie wiem, czy spotkaliście się z nowenną pompejańską. To są 3 różańce dziennie. I ona mi przyniosła tą książeczkę. Mi co, ja nie chodziłam, wiecie, do kościoła lata, wieki. I dała mi różaniec i mówi, jak jesteś taka strasznie cwana, tyle tańczysz, 20 robisz pompek, to spróbuj odmówić 3 różańce dziennie. Dla takiego człowieka jak ja, no to działa jak płachta na byka, no kto jak nie ja. No i oczywiście zaczęłam odmawiać i w trzecim dniu po 15 latach poszłam do kościoła i poszłam do spowiedzi. Zaśpiewaj teraz z wiarą. Naprawdę stoisz przed Jezusem. Stoisz przed swoim przyjacielem, królem, Bogiem.
Powiedz mu to pięknie. Zaśpiewaj mu to najpiękniej, jak potrafisz. Proszę Cię. On na to czeka. Amen. W Tobie, Panie. W Tobie umieram. Bądź uwielbiony. W Tobie zmartwychwstał. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc.